Bożym pragnieniem jest błogosławieństwo dla Twojego życia. Czy wierzysz, że Bóg Ojciec zainteresowany jest nieustannie dzień i noc, aby Ciebie błogosławić? Czy wiesz, że Jego głównym zajęciem to jest po prostu miłować Cię i błogosławić w każdym wymiarze życia? To jest, powiedziałbym, czymś, czym Bóg zajmuje się nieustannie od rana do wieczora, śledzi dzieci i stara się w jakiś sposób Ciebie ubłogosławić. Popatrzcie się, Psalm 67, i przeczytamy to bardzo powoli, jest zapisane w ten sposób. Niech nam Bóg miłościw będzie, od drugiego wersetu, i niech nam błogosławi. Niech nad nami rozjaśni oblicze swoje, Sela, aby poznano na ziemi drogę Twoją, wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje. Niech sławią Cię, Boże, ludy, niech sławią Cię wszystkie ludy, niech się radują i weselą narody, gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi, Sela. Niech sławią Cię, Boże, ludy, niech sławią Cię wszystkie ludy. Ziemia wydała plon swój, błogosławi nam Bóg nasz Bóg. Niech nam Bóg błogosławi, a niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Popatrzcie się, psalmista opisuje, jakie jest pragnienie Boże, jaka jest modlitwa ludu Bożego, który woła do Boga, aby błogosławił nam Bóg. Panie, my chcemy, abyś nas błogosławił. I zaraz powiem, dlaczego Pan chce błogosławić, dlaczego lud powinien modlić się o Boże błogosławieństwo i dziękować Bogu za to, co otrzymuje. Popatrzcie się, drugi werset mówi tak, niech nam Bóg miłościw będzie i niech nam błogosławi. Dlaczego Bóg ma nam błogosławić? Dlaczego mamy wołać o Boże błogosławieństwo do swego życia? Popatrzcie się, dalej jest napisano, niech nad nami rozjaśni oblicze swoje i jest Sela, które oznacza, abyśmy myśleli nad tym, abyśmy medytowali, rozważali, co ten fragment Słowa Bożego chce nam powiedzieć. Ale zaraz za tym, po co ma nam Bóg błogosławić? Aby poznano na ziemi drogę swoją. Popatrzcie się, Twoją, aby poznano na ziemi drogę Twoją. Kiedy Bóg błogosławi, kiedy Bóg rozmnaża, wtedy my widzimy chwałę Bożą, widzimy obecność Bożą w naszym życiu, jesteśmy Bogu wdzięczni, wyrażamy, powiedziałbym, zachwyt i uwielbienie dla Boga naszego. Popatrzcie się, zaraz po tym jest mowa o tym, aby Boga uwielbiać. Dlaczego tak to uwielbienie w Kościele jest tak ważne? Dlaczego uwielbienie jest tak ważne? Dlatego, że moi kochani, my zapominamy o tym, kim my jesteśmy, co myśmy zrobili w tym tygodniu, a zwracamy nasze oczy na Boga, który jest Bogiem Wszechmogącym, Bogiem, który kocha nas, Bogiem, który przemienia nasze życie każdego dnia. I popatrzcie się, błogosławieństwo Boże, kiedy ludzie widzą nad nami błogosławieństwo, kiedy widzą, że nasze rodziny są zdrowe, kiedy widzą, że nasze relacje są pełne miłości i pokoju, kiedy widzą, że, powiedziałbym, wszystko w naszym życiu powodzi się według Bożego porządku, tak naprawdę oni chcą tego samego. Po co myśmy przyszli do Jezusa? Nie tylko po to, aby złożyć na Niego nasze grzechy, ale po to, aby Jego chwała zamieszkała na nas, aby Jego obecność była widoczna w nas, aby ludzie widzieli, że życie z Bogiem jest inne niż życie bez Boga. Zwróćcie uwagę, że człowiek pragnie szczęścia, to jest naturalną częścią naszego życia. Ale bardzo często my korzystamy z tego szczęścia w sposób niewłaściwy, nieprawidłowy. Nam się wydaje, że kiedy będziemy mieli dużo pieniędzy, będziemy szczęśliwi. Okazuje się, że nie. Że kiedy będziemy mieli mnóstwo przyjaciół wokół siebie, okazuje się, że jestem najbardziej samotny człowiek na świecie. Wiecie, po prostu każdy z nas szuka szczęścia może w karierze, w powodzeniu, w sławie, ale kiedy już to ma, okazuje się, że to nie jest to, czego on szukał. Bo to nie daje pełni szczęścia. Bo ktoś powiedział kiedyś w ten sposób, mi się te słowa bardzo podobały, że Bóg ci daje powodzenie, pieniądze i powiedziałbym to wszystko, co potrzebujesz, ale ci również daje radość z tego, żebyś z tego mógł skorzystać. Czasami są ludzie, którzy mają już pieniądze, ale tak naprawdę nie mają radości z tych pieniędzy. Mają już przyjaciół, ale tak naprawdę nie widzą sedna tego wszystkiego, co ta przyjaźń znaczy. Dlaczego? Dlatego, że w tym nie ma Boga. W tym nie ma Boga. Wszystko mają, ale nie mają Boga. A kiedy jest Bóg, to moi kochani, nawet mniejsze, skromniejsze rzeczy w naszym życiu stanowią nam radość, dlatego że mamy Boży pokój, Jego obecność.
Jego obecność wypełnia nas po granicę. I zobaczcie, niech nam Bóg błogosławi, a niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Chciałbym powiedzieć taką rzecz. Moi kochani, z Bogiem nie jesteś w stanie życia przegrać. Z Bogiem nie jesteś w stanie przegrać. Kiedy cokolwiek Bogu powierzysz, jest napisane, powierzcie drogi swoje Panu, a On wszystko dobrze uczyni. Wiecie, kiedy przegrywamy? Kiedy odnosimy porażki? Wtedy, kiedy te sprawy nie zostały oddane Bogu.